Maciek Trojan i Rafał Przybylski pokłócili się wczoraj o dziewczynę. Żaden z nich nie ma zamiaru się wycofać i chce zabiegać o względy Pauliny. Jak zdrówko? No siemanko. Dobrze jest. Zaczekaj tutaj chwilkę. Wytłumaczy mi, co mi ktoś w końcu, o co chodzi? Spytaj się Maćka, dlaczego postanowiłem wymienić Iwonę na Paulinę. Z Iwoną nie wyszło, uznałem, że Paulina jest fajniejsza. Tak? A czy to nie przypadkiem ty chciałeś, żeby to on się z nią spiknął? No ale on nie chciał. No tak, ale z nią pogadałem i mi się spodobała. No ale mi też. O, ciekawe. Dla ciebie miałam iść Iwona, a dla mnie Paulina. Co ty gadasz? Mieliśmy tylko zagadać, nie przyklepałeś. Gadacie jak jacyś potłuczeni. Dobra, ale ja do jego dziewczyny nie zarywam, tak? Ale ona nie jest twoja. Ani twoja, na litość boską. Czujesz, jakby ktoś mi kumpli podmienił. Zachowujecie się jak gimbusy. Co z wami nie tak? Bo ona mi się naprawdę spodobała, no. Ojejku. Ale mi też. Tak? A zapytaliście się w ogóle, który z was się jej podoba? A może żaden, co? Wzięliście to pod uwagę? Halo? Dobra, tym on ma rację, no. Dobra, to idziemy do Pauliny i rozwiążemy to raz na zawsze. Mam dość was. No, zaraz mnie chyba coś trafi. Tyle lat się kumplujemy i nigdy nie pożarliśmy się o laskę. A teraz tym dwóm odbija na punkcie dziewczyny, którą wczoraj żaden nie był zainteresowany. Okej, może i jest fajna, ale czy naprawdę warto tracić dla niej kumpla? Gdzie ona jest? Nie wiem. Tu jest. Rafał i Maciek szukają Pauliny. Chcą jak najszybciej dowiedzieć się, który z nich podoba się dziewczynie. No dobra, to może później przyjdziemy, co? No przecież to zajmie sekundę. Słuchaj, wolisz mnie czy jego? Żartujesz? Obaj chcemy się z tobą mówić, więc musisz wybrać. Ja się naprawdę polubiłem. Ale ja też. No tak, ale dla ciebie miała być Iwona, dla mnie Paulina. Ale zmieniłem zdanie. Ale ja byłem pierwszy. Ty tak twierdzisz, człowieku. Widzisz, to proszę cię, musisz wybrać. Niczego nie muszę. Wczoraj robiliście dokładnie to samo. I cały czas się kłócicie, jakbym była jakąś rzeczą. Wiecie co? Obaj spadajcie. Ale daliśmy ciała. No nic dziwnego, że Paulina się tak na nas wkurzyła. Ja przecież czułem, że między nami coś jest. Zamiast wczoraj do niej zagadać albo napisać SMS-a, to ja jak debil kłóciłem się z Maćkiem o to, kto ma do niej większe prawo, no. Jestem kretynem, ale jeszcze łatwo nie poddam. I to jest chyba najlepsza opcja z możliwych. Spławiła nas obu, więc właściwie nic się nie wydarzyło, nie? No jasne, szkoda trochę, bo Paulina jest naprawdę fajna, ale jakby wybrała któregoś, to byłby kwas. A tak to obaj dostaliśmy kosza. Za jakiś czas będziemy się z tego śmiać.